Pewnie nie raz zdarzyło Ci się zrobić zdjęcie, niesamowite zdjęcie, ale wracasz do domu, otwierasz na komputerze i... niestety. Ale widzisz coś takiego, że słońce na przykład zepsuło Ci kadr. Albo zrobiłeś zdjęcie ramki, gdzie jest lustro, szyba, cokolwiek i widzisz swoje odbicie. Ja zrobiłem to masę razy i niestety musiałem robić to zdjęcie jeszcze raz. Natomiast tu wjeżdża Photoshop i pokazuje swoją nową funkcję, czyli usuwanie tego jednym klikiem za pomocą sztucznej inteligencji. No i jak to zrobić? No to jest wyjątkowo proste, Chodź, pokażę Ci to bardzo szybko. Musicie wiedzieć, zanim zaczniemy, że na tą chwilę działa to tylko z plikami RAW, nie działa to z plikami JPG i PNG, które możecie pobrać z internetu, więc musicie na to uważać, ale z tego co wyczytałem, już niedługo ma się pojawić aktualizacja, która będzie obsługiwać również zwykłe pliki z internetu. Kiedy po raz pierwszy otworzycie zdjęcie, no to musimy włączyć tą funkcję, którą ja już mam włączoną, ale żebyście wy ją włączyli, to wystarczy przejść w to kółko i zobaczcie, kiedy wam się to otworzy, to na samym dole macie zapowiedzi technologii. Musicie tutaj wejść i włączyć właśnie tą funkcję, czyli nowa funkcja SI i panel ustawień. to włączycie, klikacie oczywiście OK. Restartujecie Photoshopa, co jest istotne, bo musicie to zrobić, żeby ta funkcja się pojawiła. Wrzucacie ponownie swoje zdjęcie i kiedy jesteście w tym samym miejscu, co ja, to zobaczcie, macie tutaj taką gumkę. Kiedy wejdziecie w tą zakładkę, to na dole macie coś takiego jak odbicia. Ja już mam to włączone, bo już to robiłem, natomiast takie było oryginalne moje zdjęcie. Było bardzo takie rozmazane, było gdzieś... Tutaj, niestety, to oświetlenie, które wpadło mi gdzieś tam przez szybę, no widzicie sami. No i teraz, żeby to usunąć, możemy włączyć odbicie i przeważnie sobie fotos radzi i wszystko usuwa. W tym przypadku zobaczcie, że jednak coś zostawił. No i można sobie z tym oczywiście poradzić dodatkowo, i nawet fajnie, że tak wyszło, bo są sytuacje, kiedy będziecie musieli zrobić coś więcej niż tylko wcisnąć jeden guzik i możecie za pomocą tej gumki i tego wszystkiego tutaj po prostu pędzlem obmalować tą rzecz, którą potrzebujecie zobaczcie, ja obmalowuję dokładnie to miejsce, w którym chcę, żeby coś się zadziało mam włączoną oczywiście gumkę dzieje się coś na moim zdjęciu no i zobaczcie, mam teraz zaznaczenia i jakby muszę to poprawić więc teraz oczywiście z Altem mogę to usuwać a z puszczonym altem w postaci mam tylko myszkę. To zobaczcie, zaznaczam dodatkowe elementy. Kiedy już zaznaczę wszystko sobie w taki sposób, jaki ja chcę, to klikam, oczywiście, usuń. I zobaczcie, że jak coś się zadzieje, że ta pierwsza funkcja nie zadziała do końca, to możecie poprawić sobie to tym. I w tym momencie, kiedy to wszystko zacznie się, skończy ten pasek przesuwać, właściwie, no to mamy. Jeszcze nie mamy. No to mamy taki efekt że to zostało usunięte i teraz jeżeli byśmy sobie zrobili przed i po to zobaczcie tak było przed tak jest po jak dla mnie rewelacja i naprawdę działa nieźle ale zobaczcie jak działa to na kolejnych zdjęciach. Przeciągam sobie moje kolejne zdjęcie do Photoshopa oczywiście otwiera się w Camera Raw i mam takie zdjęcie gdzie mam dom i widzę ewidentnie że tutaj niestety ale jakiś coś mi się pojawiło. No i nie chcę tego więc oczywiście przechodzę do gumki, włączam odbicia. No, i czekam na magię. No, nieźle. Jak widzicie, znowu mamy taką sytuację, że poradziło sobie bezbłędnie, ale pokażę Wam jedną rzecz. Zobaczcie, że w tym momencie mamy odbicie na 100, więc usunęliśmy całkowicie odbicie z naszego zdjęcia. Kiedy będziemy sobie tutaj gradacyjnie przesuwać ten pasek, to zobaczcie, że to odbicie się pojawia, ponieważ jest jakaś przezroczystość. Kiedy dojdziemy do zera, to zobaczcie, że jest całkowicie oryginalne zdjęcie, tak jak było robione na początku. Więc w tym momencie, kiedy przesuwamy w prawo, usuwamy odbicie, ale kiedy przesuwamy w lewo, to zostawiamy odbicia, usuwamy zdjęcie. Więc możemy zobaczyć dokładnie, jakie to odbicie jest i co usuwa Photoshop, czy też Kamera Row. Więc to jest takie dość fajne, że możemy tym dokładnie sobie określić, ile chcemy tego usunąć, bo może chcecie tylko trochę, żeby nadal to było na zdjęciu. No i teraz otwórzmy sobie ostatnie zdjęcie. No i specjalnie poszedłem do pokoju i zrobiłem zdjęcie mojego psa w ramce i wiedziałem, że jak włączę lampę, to będę to widział na moim zdjęciu i w sumie to jestem ciekaw, czy sobie z tym poradzi. No bo to nie jest takie łatwe, żeby to usunąć, bo musiałem tutaj dorabiać sierść, ale przejdźmy sobie do naszej gumki, włączmy sobie oczywiście odbicie. No i poczekajmy chwilę, zobaczymy co z tego będzie. No i zobaczcie, jak fajne narzędzie to jest i jak łatwo sobie poradziło w tym przypadku również. Teraz możemy sobie łatwo ten suwak przesunąć i zobaczyć, że takie było oświetlenie, które zostało usunięte. Było tu odblask na szybie z ramki no, mojego aparatu. I teraz w jak w łatwy sposób sobie z tym poradziło. Oczywiście nie musicie robić tego na 100%, no, ale w tym przypadku się to sprawdzi. Dla mnie narzędzie mega genialne. Ma być to niedługo na zwykłych plikach graficznych typu JPG, czy na PNG, czy jakichkolwiek innych, które wrzucasz do Photoshopa, otwierasz w kamera no i tam będziesz miał tą funkcję. Na razie trzeba się uzbroić w cierpliwość. Natomiast i tak to jest niesamowite, więc jeżeli ci się to podoba, jeżeli to ratuje Twoje zdjęcia, to daj znać w komentarzu. A jednocześnie, widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.